Maroko to barwna kultura, Maroko to piękna natura. W kolejnym filmie z rodzinnej objazdówki przedstawiamy dwa miejsca o podwyższonym stopniu piękności. Mówi się, że wąwozy Dadez i Todra, oddalone od siebie zaledwie o 70 km, to naturalne cuda środkowego, pustynnego Maroka. Zaraz przekonacie się, że nie ma w tym stwierdzeniu ani grama przesady. Marrakesz, z którego wystartowaliśmy, już 300 km za nami. Docelowo zmierzamy na piaszczystą Saharę, którą pokażemy w kolejnym odcinku. Po zdeptanych zabytkach marokańskiej architektury przyszedł czas na atrakcje naturalne. Dziś śpimy na skraju wąwozu rzeki Dadez. Do wąwozu Dadez przyjechaliśmy wieczorem, więc nie zdążyliśmy pochodzić sobie, natomiast widoki są naprawdę boskie, tak jak jechaliśmy samochodem. Popatrzcie sobie, jaki mamy fajny pokój. Taki bardzo afrykański styl, bardzo marokański. No i co jest najważniejsze, widok z okna. Po drodze w wąwozie Dadez są takie punkty widokowe, gdzie można sobie stanąć i wtedy mamy panoramę na każdą stronę. No i naprawdę jest cudownie, że tutaj kolory są taka czerwień z tych skał, że widzieliśmy to wcześniej na zdjęciach, myśleliśmy, że to trochę Photoshop, a jednak nie, naprawdę tak to wygląda i te kolory są bardzo, bardzo podkręcone, że tak powiem. Niestety każda atrakcja turystyczna wiąże się z tym, że koło nas kloczy się mnóstwo dzieci proszących o jakieś drobne pieniądze, albo ogólnie wiąże się z takimi oczami, które nas śledzą, mówią, pytają, co chcemy robić, jeżeli chcemy jeść, to mamy iść tu, nie tam, więc no jest ciężko. No i mamy teraz dzieci właśnie, które sprzedają trawę powiązaną w takie origami, jakby, no trochę jest to smutne. No, nie możemy, nie jesteśmy w stanie każdego, że tak powiem, wspomóc. Natomiast jadąc samą drogą główną w wąwozie Dadez, warto zatrzymać się, zostawić auto, czy tam czym podróżujecie, zejść sobie niżej do rzeki Dadez i popatrzeć chociażby na zieloną dolinę, która jest no, zupełnie czymś innym niż to, co obserwujemy w drodze do wąwozu, ponieważ rośnie tu bardzo dużo roślin, widać takie sposoby nawodnienia. Miejscowi starają się wykorzystać maksymalnie wodę płynącą tutaj rzeką. Są tarasy i są uprawy, małe takie poletka i naprawdę tam, gdzie może coś rosnąć, to wyrośnie, aż kawałeczek wyżej jest całkowicie sucho. Ja to życiodajna rzeka Dadez. Wygląda trochę jak jakaś nasza bezimienna smurtka, a tutaj jest to jedna z głównych rzek. Na mapie jest zaznaczony mostek. Okej. I to jest właśnie to. Jak tam adrenalina? Yes. Noga maszeruje. Prawa noga maszeruje. Po spacerze zaliczamy jeszcze punkt widokowy na końcu wąwozu. Tego miejsca nie można pominąć. No to wyjeżdżamy z Dadez. Płatności uregulowałeś? Następny przystanek w Tingir. Docieramy tam w niecałą godzinę. I wąwóz Todra, który z najniższego poziomu ciężko objąć zmysłami. Wąwóz Todra jest już zupełnie inny niż Dadez, ponieważ jest bardzo wąski, a z kolei mega wysoki. Ściany, z tego co wyczytaliśmy, sięgają nawet 300 metrów.
Trochę nam się kojarzy z wąwozem Sugoropu na Sardynii, w którym byliśmy parę lat temu, na rowerze jak jechaliśmy. Natomiast co do Todry, jest to raj dla wspinaczy. Co prawda nie widzimy żadnego w tym momencie, natomiast bardzo, bardzo wielu Polaków, nie tylko Polaków, przyjeżdża tutaj się wspinać. Skały są podobno idealne, nie będę tutaj bajerował, no bo nie znam się kompletnie na wspinaniu, natomiast mam kumpla, który uwielbia wspinanie, który jest w tym całkiem dobry i przyjechał do wąwozu Todra, z tego co pamiętam, na tydzień i mu się w ogóle nie znudziło, więc myślę, że jest to dobra rekomendacja. Do wąwozu warto przyjechać z samego rana lub wieczorem. Unikniecie wtedy tłumów i autokarowych wycieczek. A nam udało się w końcu znaleźć wspinaczy. Tak na marginesie, jako że jesteśmy pierwszy raz w Afryce, to nie do końca przywykliśmy do tego, że handel jest tutaj chyba sportem narodowym. Generalnie wszędzie, przy każdym punkcie widokowym, przy każdej atrakcji turystycznej, nie tylko, można kupić ciuchy, można kupić jakieś różnego rodzaju kamienie, naszyjniki, breloki. Nawet widzieliśmy drzwi, jakieś różne elementy wystroju mieszkania. Natomiast generalnie trochę nas już to męczy czasami, jeżeli jesteśmy na jakimś punkcie widokowym, chcemy się zatrzymać i po prostu napawać się tymi widokami, popatrzeć, pomyśleć, a nie ma takiej możliwości, bo za chwileczkę biegnie do nas jakiś beduin i chce nam, przepraszam, może beduin, berber, i chce nam coś sprzedać. Wąwóz Todra ciągnie się jeszcze przez kilka kilometrów. My decydujemy się na przejście okrężnej trasy pieszym szlakiem, by spojrzeć na okolice z innej perspektywy. Dochodzimy na najwyższy punkt naszego szlaku okrężnego, który ma 8,8 km. Powiem wam, że praktycznie nie spotykamy tutaj ludzi. Może dlatego, że szlak w ogóle nie jest oznaczony. Ja też w sumie właściwie tydzień przed wyjazdem przez przypadek znalazłem informację o tym, że ta droga okólna istnieje. No i w sumie fajnie, no bo tak przyjechać tutaj tylko dla tego samego wąwozu. No on jest piękny oczywiście, ale może trochę szkoda. Warto jeszcze trochę zaznać tych gór, troszeczkę popatrzeć. Kasia, chciałaś coś powiedzieć jeszcze? Ja chciałam powiedzieć, że warto też z tego względu, że większość wycieczki przemierzamy samochodem, więc dobrze też rozprostować stare kości. A na przełęczy widzimy, że ktoś spał tutaj w namiocie. Obkopał sobie obozowisko kamieniami. Kurczę, teraz człowiek żałuje, że nie jest tutaj na rowerze. Odbijając od wąwozu, dotarliśmy w mniej turystyczną okolicę. Jesteśmy chyba jedynymi turystami w tej miejscowości, za to zostaliśmy przyjęci wręcz po królewsku. Generalnie w miejscach noclegowych można zjeść obiad i śniadanka. Warto z tego skorzystać, bo po co marnować czas na szukanie czegoś, skoro na miejscu jest gotowe. No i tutaj na przykład mamy typową marokańską zupę harira. Słuchajcie, nakładam wam. Sobie nie. Kuskus po berberyjsku. Takiej porcji jeszcze nie widzieliśmy. Damy radę? Damy! Cześć kotku, już z rana nas witasz? Cześć, kurczę, zabrałem cię do Polski. Dzisiaj śpimy na wysokości mniej więcej 1800 metrów, więc widzimy już dość w niewielkiej odległości śnieg. W tym domku mieszka nasz gospodarz, który jest bardzo otwarty. Graliśmy sobie wczoraj na bębnach. Mieliśmy taki mini koncert. Natomiast tutaj są zlokalizowane pokoje. Ogrzewanie jest tylko w jednej izbie, właśnie u pana z tyłu.
Natomiast jest to taki salon, można tam sobie posiedzieć i tam też są wydawane posiłki. Architektura dość osobliwa, musicie przyznać, ale fajnie, no coś ciekawego. Cześć osiołku. Cześć. No cześć. Jaki dobry jestem. To ty tak w nocy zawodziłeś, co? Budził nas w nocy. Oryginalna pamiątka z Maroka. Oczywiście, że dywan. W nowym mieszkaniu przyda nam się afrykański akcent. Is means kasba. This is the door, the kasba. First floor, second floor. Because the kasba is mean big house for rich family. Live in the kasba. Big house. Animals, and women, and men, and the roof, terrace. This okay. Is a kasba. Four floors. W kolejnych odcinkach pokażemy bezkresne piachy Sahary i mroźne oblicze wysokiego atlasu. Zapraszamy do nich.